Krojanty, to powiedziałbym, że to byłby taki leitmotiv, taki pretekst do poruszenia kilku kwestii. Jest wrzesień. Widzę tutaj osoby w moim wieku i starsze. I myślę, że pamiętamy nasze lata nastoletnie, kiedy każdy wrzesień to było wspomnienie wojny i było coś takiego przygnębiającego. Ja pamiętam, proszę Państwa, bo w moim domu było pełno książek. Ojciec zasypiał każdego dnia przy książce historycznej. I pamiętam moje wtedy myśli i moje uczucia jako nastolatek. Ja się czułem zawsze upokorzony. W szkole mówiło się, że kampania wrześniowa, używało się takiej kalki, wprost tłumaczenie z języka niemieckiego, kampania wrześniowa, no fatalne określenie, wystrzegajmy się tego. Kampania wrześniowa dla Niemców. Oni potem mieli inne kampanie. Mieli kampanię francuską, rosyjską, inne. A dla nas to nie żadna kampania. To była wojna obronna o wszystko, o być albo nie być. Druga rzecz, mówiono nam zawsze, że byliśmy nieprzygotowani do wojny. Rząd sanacyjny był na tyle głupi, że nie przyjął propozycji Związku Radzieckiego, który chciał nas bronić przed Niemcami, tylko że rząd sanacyjny nie pozwolił mu wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj oczywiście możemy się z tego śmiać publicznie, ale wtedy pamiętam, że pierwsze takie światełko i takie wątpliwości to były z tym związane. Tak sobie myślałem wtedy jako chłopiec nastoletni, no jeśli Związek Radziecki chciał nam tak bardzo pomóc, ale nie mógł nam pomóc, to dlaczego wtedy, kiedy biliśmy się z Niemcami, wkroczył na nasze wschodnie ziemie? Więc proszę Państwa, trzeba spojrzeć inaczej na naszą wojnę obronną we wrześniu 1939 roku. My musimy zrzucić z siebie ten nalot sowieckiej propagandy, która po wojnie oczywiście no, była rozpowszechniana w Polsce. Pani, ja, my wszyscy uczyliśmy się właśnie według tego wzorca. No jeszcze nam mówiono, że nie byliśmy przygotowani do wojny. Proszę Państwa, przed wojną doszło do takiego skandalu na linii Warszawa-Londyn. Speaker radia BBC pozwolił sobie powiedzieć, to już był rok 39, pozwolił sobie na głupi żart. Halo, halo, łączymy się z Warszawą, stolicą państwa, które 50% budżetu wydaje na wydatki wojskowe. Tak sobie zakpił. No był ostry protest wówczas naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przepraszali za ten wygłup i ten speaker potem już nie występował w radio. Więc rzeczywiście był taki moment przed wojną, że wydawaliśmy w ostatnich 2 latach przed wojną 50% wszystkich dochodów państwa na zbrojenia. Ja bym powiedział, proszę Państwa, że biorąc pod uwagę to, że Rzeczpospolita Polska jako państwo ukształtowała się w swoich granicach dopiero w 1922 roku przecież. Czy byśmy mieli do wojny zaledwie 17 lat, mówi się 20 lat tak ogólnie, ale mieliśmy zaledwie 17 lat i trzeba było z 3 różnych kawałków, różna kultura, różne języki, i różne związane z tym ANSE. Trzeba było stworzyć państwo i udało się to państwo stworzyć w takim krótkim czasie. Byliśmy do wojny przygotowani lepiej, niż by to wynikało z naszych możliwości, proszę Państwa. Mieliśmy bardzo dobry plan Z, o którym pisał m.in. profesor Wieczorkiewicz, Paweł Wieczorkiewicz, świętej pamięci, autor znakomitej książki Historia Polski 1935-1945. Tylko że wszystkie nasze plany opierały się na jednym punkcie wyjścia. Opierały się na obliczeniach naszego potencjału wojskowego plus brytyjskiego plus francuskiego. I dopiero wtedy porównywano to z potencjałem niemieckim. Doczekaliśmy wolnej Polski i parę lat temu mamy film Tajemnica Westerplatte.
Idę na ten film, choć kolega mi ostrzegał, ty masz kłopoty z sercem, masz zastawkę do wymiany, lepiej tego filmu nie oglądaj. Ale poszedłem. Poszedłem. Najbardziej optymistyczne było to, że w kinie były razem ze mną 4 osoby. Kierownik był wściekły, kina jak mnie zobaczył, bo mówił, jakby pan nie przyszedł, to mógłbym to gówno, przepraszam, tak powiedział, mógłbym to gówno odwołać, ale pan przyszedł i muszę zgodnie z regulaminem pokazać. Więc proszę państwa, w filmie Tajemnica Westerplatte major Sucharski to tchórz, który się boi, który toczy pianę z ust, trzeba go przywiązać do łóżka. Żołnierze to próbują zdezerterować z Westerplatte, tylko nie wiedzą jak. W pewnym momencie sikają na godło polskie. Kilku tchórzy ucieka, są złapani i rozstrzelani. Co za bydlak, przepraszam państwa za to słowo, co za bydlak to wymyślił? A na czym polega cała ta tajemnica Westerplatte? I to jest film zrealizowany w tak zwanej wolnej Polsce. Parę lat temu. Reklamowany. Wydano na to pieniądze. Kto za tym stoi? A na czym polegała ta tajemnica, proszę państwa? Tajemnica polegała na tym, że major Henryk Sucharski cierpiał na epilepsję. Miał padaczkę po prostu. Tylko że przed wojną, przed wybuchem wojny prowadził higieniczny tryb życia. Dbał o to, żeby spać minimum 7 godzin. Miał, jak na tamte czasy, dobre lekarstwa. Ukrywał to, bo chciał dowodzić tymi chłopcami. Ukrywał to przed przełożonymi i przed podkomendnymi. Ukrywał, że jest chory. Ale przychodzi wojna, państwo się zetknęli z padaczką. Państwo wiedzą, kiedy następuje atak. Stres i brak snu. Przecież on przez pierwsze 2 dni nie spał. Był dowódcą odpowiedzialnym za tych chłopców. No ten atak musiał nastąpić. To było absolutnie niemożliwe, żeby tego uniknąć. I rzeczywiście mogło być tak, że tego 2 września zdumieni, zaskoczeni, nie wiedzieli, co się dzieje. Mogło być nawet tak, że go do tego łóżka przywiązywali, kiedy miał ten atak epilepsji, bo nie wiedzieli, co się dzieje. Ale żeby po latach pokazać to jako atak tchórzostwa, no to co to jest w ogóle? Hańba. Po tym filmie, proszę państwa, zadzwoniła do mnie nauczycielka z Gdańska, ze szkoły imienia majora Henryka Sucharskiego. Zadzwoniła z płaczem. Panie Piotrze, co ja mam teraz powiedzieć dzieciom po tym filmie? Pojechałem do tej szkoły. Więc proszę państwa, Westerplatte nadal to są nasze polskie Termopile. To są nasze polskie Termopile. A pan major Henryk Sucharski był dowódcą do końca. I to od niego Niemcy przyjmowali kapitulację. Do końca. A potem go wozili chyba po 5 czy 6 oflagach w różnych miejscach. W 1946 roku nie chciał wracać do kraju, wiedział, co się stało w Polsce i zaciągnął się do korpusu we Włoszech. No ale to zdrowie znowu dało znać o sobie i umarł latem 1946 roku. Umarł latem 1946 roku, a po ponad 60 latach jakieś kanalie robią film, w którym pokazują go w ten sposób. Ale też w tym filmie chodziło o to, no bo zawsze jak diabeł chce namieszać, to zawsze szuka przeciwwagi. Chodziło o to, żeby pokazać, że Sucharski był tchórzem, a wybitnym dowódcą i odważnym oficerem, dzięki któremu obrona trwała dalej, był kapitan Franciszek Dąbrowski. Szanujmy wszystkich, którzy byli wtedy na Westerplatte. Ale proszę państwa, no cudów nie ma. Ja to mogę państwu powiedzieć w mniejszym gronie, w większym o tym nie mówię. Kapitan Franciszek Dąbrowski po wojnie wstąpił do Wojska Ludowego i dowodził takim oddziałem, który obstawiał tak zwane wybory w 1947 roku, zasłużył na pochwałę. Na czym to obstawianie polegało, to najstarsi chyba jeszcze do dzisiaj pamiętają. No więc próba zastąpienia prawdziwego bohatera, prawdziwego oficera, który chce walczyć nawet jeszcze po wojnie z komuną, zastąpić człowiekiem, który no właśnie zaakceptował to wszystko. Był Dąbrowski bohaterem do końca obrony, ale dla mnie już potem nie był żadnym obrońcą. Jego córka, żyjąca do dzisiaj, ona rozpoczęła
myślę, tę całą aferę. Pomógł jej taki dziennikarz, propagandysta z czasów Gierka. Jak on się nazywał? Zaraz sobie przypomnę. No i ona też opowiada, jak jej babcie wywozili na Sybir. Proszę Państwa, no to płakać się chce, ręce opadają. Ona pisze, że jak babcie wywozili na Sybir, to babcia zabrała ze sobą 13 srebrnych łyżeczek, pamiątka rodzinna. I jak wróciła z Sybiru, to wszystkie, co do jednej przywiozła. Ani jedna jej nie zginęła. A Sowieci mieli dla niej taki szacunek, że jak ją wywozili na Sybir, jak samochód podjechał, to fotel postawili na pace samochodu, żeby przez szacunek dla niej. No Boże kochany, no mają nas za wariatów jakichś, czy co? Czy są przekonani, że Polakom to można każdą głupotę wcisnąć? I autor z Krakowa pisze książkę o żołnierzach niezłomnych i jednym z tych niezłomnych jest Franciszek Dąbrowski. A dowód na to, że on był prześladowany po wojnie jest taki, że go wywalili z wojska. No wszystkich tak zwanych oficerów sanacyjnych wywalali. No wyobraża pan sobie, że po wojnie koło 50 roku jakiś oficer tak zwany sanacyjny mógł być w wojsku? No to Dąbrowskiego też wywalili. Ale wstawił się za nim, okazuje się, sowiecki generał i załatwił mu fajną pracę w Krakowie. Franciszek Dąbrowski sprzedawał w kiosku w centrum Krakowa. No nie, czy pamiętają Państwo, co to było RSW Prasa i co to była praca w kiosku w centrum dużego miasta? No to przepraszam, jeśli prześladowanie polegało na tym, że sowiecki generał załatwia pracę w kiosku Ruchu w Krakowie, no to ja bym też chciał być tak prześladowany. Jakimś cudem mój znajomy, kiedy skończyłem studia, załatwił mi pracę w RSW Prasa Ruch w Gdyni i przez miesiąc tam pracowałem. No proszę Państwa, zarobiłem 5400 zł. Po miesiącu to rzuciłem, bo tam złodziej złodziejem poganiał. Ja się tam nie czułem dobrze. Po miesiącu to rzuciłem, poszedłem do szkoły, zarobiłem 2600 za pierwszy miesiąc. No to jest to. Ale ja się tutaj rozgaduję za bardzo. Proszę Państwa, przypomnijmy może jeszcze, że wczoraj był 12 września, czyli 335. rocznica odsieczy wiedeńskiej. Bo dzisiaj mamy mówić o naszych ułanach. A to była też nie kawaleria. W tamtych czasach nie mówiło się kawaleria, mówiło się jazda. A to ten termin kawaleria pojawił się po wojnie z bolszewikami. On wszedł chyba do oficjalnej nomenklatury wojskowej około 23-24 roku. No gdzieś tak w tym czasie. Więc pamiętajmy o tej odsieczy wiedeńskiej. To też była jedna z najważniejszych bitew w historii świata, obrona chrześcijańskiej Europy. Pamiętają Państwo ten skromny film zrobiony komputerowo, bo nie było pieniędzy? Ten skromny film, który był wyszydzany, jak to nieudolnie zrobione, jak to byli jak zrobione, a tam wyśmiewano. A to był piękny film, piękny, tylko że nie było pieniędzy, bo pieniądze szły na filmy Agnieszki Holland, jej kolegów i znajomych, na takie filmy jak Tajemnica Westerplatte, jak na film Syberiada, też załugany od początku do końca. No mamy nadzieję, że ten Polski Instytut Sztuki Filmowej teraz będzie działał inaczej. Proszę Państwa... Miałbym duże wątpliwości. No ja też mam, wie Pan, cały czas wątpliwości, bo to jest towarzystwo zasiedziałe. To jest towarzystwo, które z ojca na syna, na córkę przenosi swoje uprawnienia. To dlatego oni z taką wściekłością wychodzą na ulicę, to nic nie znaczy. Bo oni uważają, że mają prawo rządzić. Oni są stworzeni do rządzenia, do kierowania. Bo oni mają wyższe IQ, bo oni są po prostu lepsi, starsi od nas. I oni lepiej wiedzą, jak to się robi. Proszę Państwa, jak już mówimy o tych rocznicach, to jeszcze jedna bardzo ważna rocznica, która ma związek z Krojantami. 3 dni temu mieliśmy drugie polskie Termopile, bo początek września to są raz Westerplatte, no tak to nazwano, polskie Termopile. Wiemy, co to były Termopile, nie będę tego przypominał. Wiemy, co to był wąwóz termopilski. Pamiętamy to przechodniu, powiedz. Ale proszę Państwa, były jeszcze drugie Termopile, zaraz po tych na Westerplatte. Te drugie Termopile to obrona odcinka granicznego Wizna w powiecie łomżyńskim. I kapitan Władysław Raginis
umierał 10 września 1939 roku. To jest zachwycająca historia. A jaki jest związek między Wizną i Krojantami i Chojnicami? Taki, proszę Państwa, że Wiznę zaatakowali ci sami bandyci, czyli korpus armijny pancerny Heinza Guderiana. Ci, którzy byli tu pod Krojantami, parę dni później zaatakowali Wiznę. I mamy 724 polskich żołnierzy, dokładnie tyle, bo to jest dokumentacja, pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa. Polska rodzina z Łotwy, jak Polska odzyskała niepodległość, byli prześladowani i nie chcieli na polskiej ziemi, bo tu im cały czas kłody rzucano pod nogi i wyprowadzili się na Łotwę, tam mogli spokojniej żyć. Stąd to nazwisko łotewskie, Raginis. Ale po 18 roku wracają do Polski i Władysław kształcił się w Wilnie. Znakomity oficer, szkoła podchorążych w Komorowie, potem szkoła oficerska, no same pochwały. I proszę Państwa, żeby zrozumieć, co to jest Wizna, to na tych 724 polskich żołnierzy uderza korpus armijny Heinza Guderiana, który liczył wtedy około 40 tysięcy ludzi. Około 40 tysięcy ludzi. I broń pancerna, tak. Z tych naszych 724 chłopców przeżyło, to już im kapitan Raginis kazał iść do niewoli. Kazał, wydał im rozkaz, że wyjdziecie do niewoli. Kilkudziesięciu z tych 724. Kilkudziesięciu było rannych i kilkudziesięciu poszło do niewoli. Reszta zginęła. To są nasze Termopile polskie. A Raginis, dlaczego umiera 10 września? To jest historia, myślę, inspirowana przez trylogię. Pamiętają Państwo pana Wołodyjowskiego i Kettlinga z ostatniej części trylogii? Co sobie postanawiają? Że inni mogą się poddać, a oni nie pójdą do niewoli tureckiej. I kapitan Raginis robi dokładnie to samo. Umawia się ze swoim przyjacielem, porucznikiem Brykalskim, że skapitulują, jak już nie będzie żadnych szans kontynuacji obrony i po tej kapitulacji odbiorą sobie życie w bunkrze. Myślę, że to musiało być inspirowane panem Wołodyjowskim. To jest piękne, bo to jest nasza polska kultura. Nie można tego nazwać samobójstwem, bo to byłby grzech nazwać samobójstwem. My samobójstwo potępiamy, ale samobójstwo najczęściej jest aktem bojaźni, tchórzostwa. Ale w tym wypadku nie można mówić o samobójstwie. To jest coś zupełnie innego. To jest demonstracja honoru oficerskiego. To jest pragnienie, aby dać z siebie przykład, aby być tą ofiarą rzuconą na stos. Więc zupełnie inaczej do tego podchodzimy. Porucznik Brykalski, no można powiedzieć, miał szczęście. Zginął w walce ostatniego dnia. A kapitan Raginis zadbał o tę kapitulację, a potem sięgnął po pistolet osobisty i ostatni nabój dla siebie przeznaczył. Ciekawa rzecz, że jego ciało, jego szczątki doczesne, bo to już trudno mówić o ciele, jego i porucznika Brykalskiego odnaleźli wolontariusze. Nie Krzysztof Szwajdrzyk, wolontariusze z grupy Wizna. Wizna 1939 jest takie stowarzyszenie. Młodzi ludzie odnaleźli. Potem była identyfikacja. Wszystko się potwierdziło, także w roku 2011, już 7 lat temu, 10 września odbył się uroczysty pogrzeb i oni tam w pobliżu miejsca tej bitwy zostali pochowani. Jakbyście Państwo jechali samochodem na Podlasie, jakbyście byli tam gdzieś na terenie tego powiatu łomżyńskiego, podobno bardzo antysemickiego, strasznie tak. No, kojarzy się przecież, wiemy z czym, to szukajcie wsi Wizna i zatrzymajcie się tam na chwilę przy tych polskich Termopilach. Proszę Państwa, Krojanty. To jest ciekawa rzecz, bo jak się weźmie do ręki książeczkę, to jest cała seria, Wielka Księga Kawalerii Polskiej pod redakcją pana Lesława Kukawskiego, no wybitny znawca. Ktoś mi powiedział, że umarł, ale nie jestem pewien. Jak pan nagrywa, to odwołuję to, bo nie wiem.
ale ktoś mi powiedział, że pan Kukawski umarł. I on między innymi wydał zeszyt poświęcony 18 pułkowi ułanów pomorskich, temu pułkowi z Grudziądza, który walczył właśnie i który przeprowadził tę szarżę pod Krojantami tutaj. I ciekawa rzecz, że Lesław Kukawski jako fachowiec od wojska, no rzeczywiście profesjonalista, on w ogóle nie pisze o szarży pod Krojantami, on pisze o walkach na tym terenie. Czy krótko mówiąc, ta szarża pod Krojantami nie miała jakiegoś znaczenia strategicznego, wojskowego. To nie była jakaś ważna bitwa we wrześniu 1939 roku w naszej wojnie obronnej. Ale jej znaczenie to jest raczej symboliczne. Symboliczne znaczenie. A dlaczego to? Za chwilę to Państwu wyjaśnię. W każdym razie Lesław Kukawski pisze tak, że pułk po 12-godzinnej walce bez przerwy, skrwawiony, zmuszony jest podjąć wysiłek przejścia do uderzenia. Rozkaz dowódcy pułku, to był pułkownik Kazimierz Mastalerz, to w Chojnicach trzeba o nim pamiętać. Ja mam nadzieję, że jest ulica pułkownika Mastalerza w Chojnicach. Jest, tak? Rozmawiałem parę dni temu, byli oficerowie z Brygady Pomorskiej Wojsk Obrony Terytorialnej, WOT, z Gdańska, u nas w IPN-ie. No i mówię, panowie, słyszałem, że szukacie patrona, że zastanawiacie się, kto powinien być patronem Brygady Pomorskiej Wojsk Obrony Terytorialnej. Oni mówią, no rzeczywiście, no jest kilku kandydatów, jest na przykład porucznik Dambek, dowódca ATO Wyryw Pomorski, ale mówią mi, wie pan, wszystko wskazuje na to, że naszym patronem będzie pan pułkownik Kazimierz Mastalerz. Także no też to jakoś zwiąże, myślę, Brygadę Pomorską WOT z Chojnicami. I pisze Lesław Kukawski, że szwadron trzeci i czwarty trzyma linię sternowo i Lotyń, szwadron pierwszy i drugi pod osobistym dowództwem dowódcy pułku. No z tego co wiem, to pułkownik Mastalerz nie ruszył od razu z nimi, tylko kiedy już polała się krew. Przejdzie na północ od szosy Chojnice-Rytel i w szyku konnym uderzy z lasu Jakubowo Krojanty na skrzydło nieprzyjaciela. Oddziały ruszają do wykonania swych zadań. Po chwili szalony ogień niemiecki wskazuje, że natarcie się zaczęło. Uderzenie wzdłuż szosy napotyka na ogromne trudności. Niemcy posiadają sprzęt i oddziały zmotoryzowane, z łatwością ściągają coraz nowe siły po szosie Chojnice-Rytel. Ale to też z tego co wiem, to nie zupełnie tak dokładnie, ponieważ oni, ci ułani, zostali zaskoczeni tą czołówką pancerną niemiecką. Oni wypadli na nich, na Berlinkę wypadli i tutaj doszło do tragedii. Chociaż proszę Państwa, mówi się często rzeź pod Krojantami, to jest duża przesada. Straty osobowe bardzo duże oczywiście, ale to jest 30 kilku ułanów, a pamiętajmy, że atakowało około 270, więc nie można tego nazywać w żadnym wypadku rzezią, absolutnie. Ale proszę Państwa, poza Kukawskim, zresztą mimo wszystko polecam Państwu te książeczki z serii Wielka Księga Kawalerii Polskiej. Nie wiem, czy dałoby się kupić, to jest akurat tom 21, 18 pół ułanów. Może dobrze byłoby kupić tu do bibliotek Chojnicki, chociaż ten jeden zeszyt kupić od wydawcy, żeby o tym 18 pułku. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, to nie był tylko tam pod Krojantami, tylko 18 pół ułanów z Grudziądza, ułanów pomorskich. Tam byli nasi, ja mówię nasi, bo ja mieszkam w Starogardzie, czyli drugi pułk szwoleżerów rokitniańskich. No to legendarna jednostka Wojska Polskiego, jeden z trzech elitarnych pułków szwoleżerskich. Tylko że oni akurat nie brali udziału w tej szarży, bo byli w innym miejscu. Tam był jeszcze pułk ułanów z Bydgoszczy i tam był jeszcze pułk strzelców konnych. Czyli tam były cztery pułki kawalerii polskiej w tym rejonie. Nie pod samymi Krojantami, tylko w tym rejonie. A w ogóle to one tworzyły Pomorską Brygadę Kawalerii. Pomorska Brygada Kawalerii. A z kolei ta Pomorska Brygada Kawalerii była częścią grupy operacyjnej Czersk. Tak jak mieliśmy słynną grupę operacyjną Polesie, tak tu była na północy grupa operacyjna Czersk. Więc oni stanowili część tych sił
kawaleryjskich. Ale proszę Państwa, dlaczego krojanty są tak znane? Dlaczego odbywają się te rekonstrukcje historyczne? Otóż pewnie Państwo wiedzą, niemieccy oficerowie szli na wojnę z aparatami fotograficznymi. No to był taki pomysł bandycki, że nie tylko zabijać, mordować, ale też robić zdjęcia tych zbrodni. I to się nazywało pamiątka umacniania Niemczyzny na wschodzie. Tak to bezczelnie było nazywane. Pamiątki. Te pamiątki z umacniania Niemczyzny na wschodzie wysyłali swoim żonom, swoim dzieciom. Jest tego, przepraszam, powiem tak trywialnie, od cholery. W Bundesarchiv to jest po prostu multum tych zdjęć robionych przez niemieckich turystów w 1939 roku w Polsce. Tylko że oni się nie spodziewali takiego oporu, oni się nie spodziewali, że tyle tysięcy żołnierzy Wehrmachtu tutaj we wrześniu, w październiku zostanie na zawsze. Tego się nie spodziewali. Tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, też propaganda komunistyczna kpiła sobie z tego, jak to Niemcy szybko maszerowali przez Polskę. Chciałbym Państwu uświadomić, że ja to próbowałem kiedyś policzyć nawet tak dzień po dniu, przez Francję szli dwa razy szybciej w 1940 roku. A przez Związek Sowiecki, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no to pewnie z 5 razy szybciej, biorąc do niewoli nie dziesiątki, nie setki, ale miliony żołnierzy sowieckich. Więc kto się ma tutaj śmiać? Nasza obrona była najsilniejsza, jak się okazuje, po latach. Więc proszę Państwa, skąd się wzięła ta legenda krojantów? Otóż niemieccy oficerowie byli zafascynowani szarżą 18 pułku. Ta szarża była początkowo udana, to o tym się też nie mówi. Mówi się o tych ułanach, którzy zginęli. Ale przecież oni wysiekli tam bliżej nieokreśloną liczbę żołnierzy niemieckich. Jest taki malowniczy opis Piotra Dziubińskiego. To mogą Państwo też odnaleźć w internecie. Piotr Dziubiński, autor, szarża pod Krojantami. Nie znam tego autora, no, nie mogę nic się o nim dowiedzieć, może go kiedyś poznam, bo bardzo ładnie to opisał. I Piotr Dziubiński opisuje, proszę Państwa, jak ta szarża wyglądała, jak do niej doszło. Późnym popołudniem, około 17, pułkownik Kazimierz Mastalerz wydaje rozkaz do ataku. Słysząc to, adiutant pułkownika, porucznik Godlewski, prosi, by najpierw przeprowadzić piesze natarcie i on chce dowodzić tym natarciem, ten adiutant. Na to pułkownik Mastalerz mu odpowiada: młody człowieku, sam wiem, jak wykonać rozkaz niemożliwy do wykonania. Żedniało już, gdy major Stanisław Malecki na czele pierwszego szwadronu uniesieniem szabli daje sygnał do uderzenia. Jest to moment historyczny, mamy do czynienia z pierwszą szarżą kawaleryjską w II wojnie światowej. Może też dlatego nas kupiła taką uwagę. Oddział przyjmuje szyk luźny i rusza stopniowo, coraz szybciej, wreszcie galop. Niemcy otwierają z karabinów maszynowych ogień do Polaków, jadących jeszcze przez las. Jeszcze bardziej intensywny ten ogień, gdy nagle Polacy wyskakują na wolną przestrzeń. Padają zabici i ranni, ale szarża nabiera animusz. To już jest galop, to już jest pęd, proszę Państwa. To nie jest kilkunastu kawalerzystów, to jest więcej niż pod Samosierą. Więcej niż pod Samosierą, więcej niż pod Rokitną. To jest 270 ludzi konnych. Dwa szwadrony 18 pułku. Jeźdźcy z szablami w rękach kładą się płasko na końskich szyjach. Po chwili dołącza drugi szwadron rotmistrza Jana Ładosia. Przez pole szeroką ławą pędzi ćwierć tysiąca jeźdźców. Niemiecka piechota nawet nie próbuje się bronić. W popłochu z przerażeniem porzuca pozycję i ucieka. I tam właśnie zginęła duża liczba żołnierzy Wehrmachtu. Do dzisiaj nie wiem ile. Nagle, i tu jest ten moment właśnie, nagle zza zakrętu drogi prowadzącej do Chojnic wyłania się niemiecka kolumna pancerno-motorowa. To jest właśnie ta czołówka żołnierzy Heinza Guderiana. Otwierają ogień. Ułani jadący galopem nie mają... Nie wiem, czy Państwo widzieli galop. Jeśli 270 ludzi, no jeśli było już tam powiedzmy 250, jest w pełnym galopie,
nawrócić to jest właściwie niemożliwe. To jest niemożliwe. A ten nawrót no, może się dokonać na dwie strony, ale on wymaga też czasu. I ta czołówka pancerna najeżdża na tę szarżę akurat. I na wprost zaczynają do nich strzelać i właśnie w tym momencie ginie tych 30 paru ułani. Ułani jadący galopem nie mają możliwości nawrotu. Ginie wraz ze swym koniem prowadzący szarżę rotmistrz Eugeniusz Świeściak. Jeźdźcy spadają bezwładnie lub dają się ciągnąć po ziemi za nogi wciąż tkwiące w strzemionach. Konie galopują bez jeźdźców, broczą krwią, padają. Pola i szosa zapełniają się trupami ludzi i zwierząt. Z pomocą usiłuje przyjść doraźny odwód pułkowy z dowódcą. I tutaj właśnie wchodzi pułkownik Mastalerz, który nie może na to patrzeć i który no, podejmuje decyzję o tym, że ja tu chyba muszę zakończyć życie. No. To jest dowódca, który po prostu siada na koń. Tak na zdrowy rozum to powinien do końca dowodzić i powinien wysłać ten odwód, a on sam siada na koń, bo czuje się odpowiedzialny za to, co zrobił. Wysłał ich na tę szarżę, nie przewidział, że ta czołówka pojawi się na szosie. Ja myślę, że on podjął szybką decyzję, że on to z pełną premedytacją zrobił, że popełniłem błąd i muszę zginąć tak jak on. Ale jego spotyka śmierć. Słychać cichy odgłos trąbki, kawalerzyści pod dowództwem rotmistrza Ładosia szukają odwrotu. Udaje im się odskoczyć za brdę do miejscowości Kwieki. Dowodzenie resztkami pułku przejmuje major Stanisław Malecki, który rozpoczął szarżę. Generał Grzmot Skotnicki to właśnie dowódca tej grupy operacyjnej Czersk. Generał Grzmot Skotnicki mówi potem właśnie majorowi Maleckiemu. 18 pułgułanów pomorskich okrył się nieśmiertelną chwałą. Zapisał się w dziejach kawalerii polskiej złotymi zgłoskami. I generał Grzmot Skotnicki odpina miniaturkę swojego krzyża Virtuti Militari i tę miniaturkę krzyża przypina majorowi Maleckiemu. Tak to wyglądało. I myślę, że ten opis oparty też i na relacjach żyjących jeszcze ułanów, no już dzisiaj ich nie mamy, że ten opis pana Dziubińskiego jest taki no, obrazowy i chyba najdokładniejszy. Także ja polecam państwu, jakby państwo chcieli zainteresować, zwłaszcza młodzież, to trzeba sięgnąć po ten opis. Efektem uderzenia było zatrzymanie posępu Niemców, którym nie udało się dotrzeć tego dnia do przepraw na Czarnej Wodzie. No i oczywiście tutaj zatrzymanie też miało jakieś znaczenie, jeśli chodzi o przegrupowanie się innych oddziałów. Zwłaszcza oddziału piechoty, który się wycofywał. No, no ci chłopcy z tego batalionu piechoty marnie by wyglądali, gdyby ta szarża nie zatrzymała Niemców. Oni się wycofywali właśnie na wschód, w kierunek na wschód od Krojantów, ten batalion piechoty się wycofywał. Stan liczbowy pułku zmniejsza się o 84 żołnierzy, czyli w sumie w tej szarży, w tej wymianie ognia tego dnia i na skutek tego strzału z szosy zginęło 84 żołnierzy i oficerów. To znaczy nie zginęło, to są i zabici, i ranni. I zabici, i ranni, 84. Ciężkie straty oczywiście i ciężkie straty też ponosi czwarty szwadron, bo te pierwszy i drugi szarżował, czwarty szwadron miał osłaniać od strony szosy, ponieważ odsłaniał od strony Berlinki, no to im się też mocno oberwało. Szwadron blokujący szosę, po szarży pułku tracił sztandar z licznymi przestrzelinami, został 4 września zakopany w pobliżu miejscowości Grupa. Wysiłek pułku nie wpłynął w sposób zasadniczy na sytuację w Borach Tucholskich. Pułk walczył jeszcze przez 2 dni, po czym został zmuszony do kapitulacji. W trakcie walk we wrześniu 1939 18 pułk ułanów pomorskich utracił w sumie 11 zabitych oficerów na ogólną liczbę 36. Liczba poległych i rannych podoficerów i szeregowców pozostaje nieznana. Ale proszę państwa, ten pułk krwawił nie tylko pod Krojantami. To tak też symbolicznie chciałbym to uzupełnić. Oficerowie 18 pułku ułanów pomorskich zamordowani przez NKWD.
Ci, którzy się uratowali w walce z Niemcami, zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu i w Charkowie w roku 40. Byli jeńcami obozów Kozielski i Starobielsk. Major Ryszard Liwicki, porucznik Władysław Bagiński, porucznik Florentyn Dabiński, porucznik Tadeusz Stupnicki, porucznik Zalewski Wincenty, podporucznik Jan Drozdowski, podporucznik Stanisław Henryk Jełowicki, podporucznik Aleksander Kobusiewicz. No, o nich też trzeba pamiętać. To są też straty tego pułku. Także polecam Państwu ten opis i polecam pamięć o Krojantach. A teraz jeszcze co do tej legendy. Mówiłem Państwu o tych oficerach z aparatami fotograficznymi. Więc kiedy ci oficerowie z kolumny pancernej zobaczyli to, co zobaczyli, to nie wierzyli własnym oczom. Zobaczyli tych 250 ułanów szarżujących i swoją piechotę przerażoną, uciekającą w popłochu, robili zdjęcia. I też meldowali potem, że wariaci Polacy rzucili się na nasze czołgi. Bo to tak wyglądało, jak poszli w ich, szarżowali w ich kierunku, zanim dokonali nawrotu. I stąd się wzięły, proszę Państwa, potem te brednie. Czyli to jest legenda hitlerowska. Polacy z lansami i z szablami na czołgi, to jest legenda hitlerowska. I przede wszystkim wzięła się od Krojantów, to pamiętajmy o tym. A po wojnie mamy propagandę komunistyczną, która włazi w buty tej propagandy hitlerowskiej i gada dokładnie to samo. Wojciech Żukrowski pisze Lotne i tam też jest taka scena, no to w ogóle film, można powiedzieć, nakręcony przez człowieka niespełna rozumu. Nazywał się Andrzej Wajda. I proszę Państwa, i tam też mamy takie sceny, że oni z tymi lansami tak śmiesznie jeszcze wyglądają na tym filmie Lotna. Tak śmiesznie, tak po prostu jak w kabarecie jakimś. No i z tymi szabelkami, z tymi lansami rzucają się na czoło i zobaczcie, jak tu do czego sanacja doprowadziła, że tutaj takie było dziadostwo. No tak nas upokarzali, tak nas upodlali. To, z czego zacząłem, że ja jako nastolatek czułem się zawsze upokorzony. I o tym, proszę Państwa, trzeba pamiętać. Pozwolę sobie teraz na taką dygresję. Może mnie obsobaczycie. Nie. 1 września, 4.45, Starogard. Cieszę się, że się obudziłem, że nie zaspałem. Uroczystość 1 września w Starogardzie. Mamy przy Berlince pomnik harcerzy. No to jest piękne miejsce, bo to jest pomnik, na którym jest 11 imion naszych harcerzy. Józef Grzybek zamordowany przez Niemców w lesie pod Starogardem 12 września. Zygmunt Bączkowski, też drużyny harcerskiej, tak jak Józek, zginął w Powstaniu Warszawskim przez Zieloną Granicę. Zygmunt Grochocki zaciągnięty do Wehrmachtu. W Wehrmachcie zorganizował polską organizację niepodległościową. W Wehrmachcie, w jednostce Wehrmachtu. Sicherheitsdienst wpadła na trop. Kara śmierci rozstrzelany pod murem we francuskim mieście Nam, miał 21 lat. Razem z nim rozstrzelany drugi chłopak, który był też organizatorem tej grupy, nazywał się Grzędzicki z Kartuz. No, no, to są przepiękne historie. Stoję pod pomnikiem harcerzy, jest godzina 4.45, jest nas ponad 100 osób. Ja się cieszę, że są młodzi ludzie. I syrena. Syrena strażacka, bardzo głośno. To jest jeszcze cisza, jeszcze jest taka szarówka. No wszyscy na baczność odruchowo. Myślałem, zobaczyłem harcerzy, myślałem, że zaczniemy uroczystość od wszystko, co nasze Polsce oddamy. Przecież to jest stary hymn harcerski z lat 20. Refren tego hymnu pisała, zdaje się, druhna Olga Małkowska. Więc ja czekam na to. I co słyszę? Proszę Państwa, miałem biało-czerwone kwiaty, które mi wypadły z rąk. Słyszę hymn Komitetu Obrony Demokracji. Co? I teraz chciałbym Państwa ostrzec. Za czasów Solidarności pojawiła się pewna piosenka, do której muzykę napisał Przemysław Gintrowski, który nie wiedział, o co chodzi. Został wprowadzony w błąd. Marcowy Żyd ze Sztokholmu, też nie wiedzieliśmy, że to jest jego tekst, Marcowy Żyd ze Sztokholmu, Nathan Tenenbaum przysłał w 1980 roku tekst
do którego Gintrowski napisał muzykę. I myśmy potem w siódmym niebie zachwyceni. Ja byłem nauczycielem w liceum, kazałem mojej młodzieży to śpiewać, bo nie wiedziałem, co to jest. Śpiewaliśmy każdy twój wyrok przyjmę. No piękne słowa, piękne. Tylko chroń mnie, Panie, od pogardy. Ocal mnie od nienawiści, Panie. Proszę Państwa. Pięknie. I teraz zaczyna się KOD, Komitet Obrony Demokracji. Nagle się dowiadujemy, że ta pieśń jest hymnem Komitetu Obrony Demokracji. Przemysław Gintrowski już nie żyje. Córki Przemysława Gintrowskiego, mówił mi Janek Pospieszalski, jedna z nich o mało nie dostała ataku serca. Natychmiast zagroziły, że jeśli muzyka ich ojca będzie śpiewana na demonstracjach KOD-u, natychmiast pójdzie pozew do sądu i żądanie wysokiego odszkodowania. No więc oni musieli odpuścić. Musieli odpuścić. No dobrze, ale tak sobie potem pomyślałem, co ty się chłopie pieklisz, no przecież słowa są piękne, modlitwa. Co prawda autor był członkiem PZPR i kpił sobie z polskich tradycji, pracował w szpilkach w latach 60., no taki cwaniaczek. Potem wyjechał do Sztokholmu jako prześladowany przez polskich antysemitów, tam mu niczego nie brakowało. I w Sztokholmie też umarł. Więc proszę Państwa, coś mnie tknęło, poszukałem Nathan Tenenbaum, strona internetowa, jego twórczość. Bo się okazuje, że jeszcze inne wierszyki pisał. No, zacząłem to przeglądać. No taka grafomania, takie teksty kabaretowe, grafomania po prostu. Już chciałem zrezygnować i nagle dochodzę do wiersza Tenenbauma pod tytułem Kościołowi katolickiemu w Polsce. I znowu się pojawia słowo nienawiść w tym wierszu. Szkoda, że go nie mam przy sobie. Co jest symbolem nienawiści w Polsce? Niepokalanów. Niepokalanów. Więc kochani, jak będziecie chcieli zaśpiewać każdy twój wyrok przyjmę, twardy, to się dwa razy zastanówcie, zanim to napiszecie, bo spod tej samej ręki wyszedł plugawy wiersz, że symbolem nienawiści w Polsce jest niepokalanów. Jak na ironię, jedno z 12 centrów światowych modlitewnych teraz ustanowione. No to myślę sobie, no to ja już teraz wiem, dlaczego Nathan Tenenbaum w 80 roku modli się, żebyśmy nie nienawidzili. Bo się boi, że wkrótce ujawnią się te wszystkie zbrodnie komunistyczne i już. I taki był sens tej modlitwy. Ta modlitwa jest fałszywa, proszę Państwa. To jest, mój profesor na uniwersytecie mówi, to się nazywa, jak on to mówił, to się nazywa intelektualny szwindel. To się nazywa po prostu kłamstwo i tyle można powiedzieć. Więc nie podniecajmy się i nie śpiewajmy tego. Jeśli już KOD koniecznie chce mieć to za swój hymn, to dobrze, bo to ich charakteryzuje, przynajmniej wiemy, skąd oni się wzięli. Kim byli ich rodzice i dziadkowie. No musiałem to powiedzieć. KOD to jest Komitet Obłąkanych Demonów. Tak. Wie pan, jak ja patrzę, jak oni wrzeszczą, jak się kładą na ulicy, jak walą kopytami w te. To rzeczywiście tak, myślę, że użył pan właściwego słowa. To mi się kojarzy z demonami. Tak. Ale żeby chociaż jeden był ukarany, to by się tam ktoś zastanawiał. Już w tej chwili jest przeszło 200 uniewinionych kodowców. I na koniec, proszę Państwa, żeby się tak nie denerwować. Właśnie wyszła książeczka wydana przez IPN, tylko że ja na razie mam jeden egzemplarz, bo to dopiero świeżo, mam jeden egzemplarz. Zbrodnia pomorska. Jaka zbrodnia? Wszystko, co się wydarzyło na Pomorzu, także w Chojnicach. Skromna książeczka, ale niezwykle bogata w treść. Strona po stronie, tu są wymienione też wszystkie miejsca niemieckich zbrodni na Pomorzu. To jest cała lista, tu same miejscowości. Proszę spojrzeć, ile miejsca zajmują. Tu są oczywiście. Ja mam tylko jeden egzemplarz. Niech mi pani napisze adres, ja pani w ciągu dwóch dni wyślę, bo ja muszę napisać recenzję ten jeden egzemplarz mam na razie, ale kolega jedzie jutro do Warszawy i przywiezie nam kilka kartonów. Ja to Państwu wyślę. Tylko proszę mi napisać imię, nazwisko i adres, na który mam wysłać. Postaram się kilka egzemplarzy. Może mi się uda ukraść tam z tego kartonu kilka egzemplarzy. W każdym razie IPN często wydaje grube księgi. No, w
wstyd powiedzieć, nie warto po nie sięgać, bo to są jakieś tam wybór dokumentów, to nie jest dla normalnych ludzi. To mogłoby być jako jakieś uniwersyteckie zeszyty i to wszystko. A w twardej oprawie nie wiem, po co się wydaje, ale to gorąco Państwu polecam. Zbrodnia pomorska, taki tytuł, i tu jest tak, że też o tym diabelskim aliansie między Niemcami i Sowietami. Sowieci cały czas, proszę Państwa, i Rosja, polityka historyczna rosyjska, cały czas nam wciskają, że oni się z Hitlerem pokumali, dlatego że chcieli się obronić przed wojną. To jest jedno wielkie kłamstwo. Trzeba głośno mówić o tym, że wojna była dziełem i Hitlera, i Stalina. Obydwa te zbrodnicze państwa. Nie możemy mówić staliniści, naziści. To jest głupota używać takich określeń. Proszę Państwa, na nas nie napadli żadni naziści, ani żadni staliniści. Na nas napadły dwa państwa, które miały konkretną nazwę. Jedno państwo nazywało się Deutsches Reich, a drugie państwo nazywało się Sojusz Sowieckich Socjalistycznych Republik. I to są ci, którzy na nas napadli, a nie żadni staliniści, nie żadni naziści. W znaku sierpa i młota. I proszę też pamiętać, jakiekolwiek tablice pamiątkowe, inskrypcje, napisy, proszę nie używać tych głupich określeń. Na tablicach powinna być informacja. I tyle. Zamordowani przez Niemców, zamordowani przez Sowietów, czy przez Związek Sowiecki. Bo w czasach komunistycznych używano takich określeń. Zbiry hitlerowskie, faszyści. Tylko że proszę Państwa, kiedy się używa takich określeń, to po jakimś czasie one tracą jakikolwiek sens i znaczenie. One już nic nie znaczą. Trzeba po prostu nazywać rzeczy po imieniu. Ale w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej wczoraj wyszło, że naziści i staliniści organizowali 60 tysięcy faszystów. No właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie. Ktoś kiedyś za 100 lat to przeczytał, będzie przerażony. Panie Piotrze, ja chciałem się podzielić pewną informacją, ponieważ wrócimy do krajant. W 81 roku, ale ja tak też wolę. Dobrze. Pana też przywiało w nocy. I teraz tak. Ja w 81 roku, tutaj w Chojnicach, otrzymałem pewien list akuratnie z Wrocławia. Solidarności. 81 rok, w którym to napisano, że do nas zwrócą się panowie ułani wraz z rodzinami, żebyśmy się nimi zaopiekowali. I tak to się stało. Oczywiście mieliśmy tutaj bardzo wspaniałego księdza, księdza Romana Lewandowskiego, który dał akuratnie swojego najlepszego księdza Leżańskiego, syna właśnie pułku Ułańskiego. I daliśmy im tutaj na tej mogile mszę, która była odprawiona z pięknym godłem w koronie, przygotowane tam takie uroczystości, za co wtedy osobiście nam podziękował porucznik Ładoś, syn generała Ładosia. I teraz, oczywiście, i teraz tak, byli bardzo mocno przestraszeni, ale do nas bezpośrednio zwrócił się osobiście wtedy właśnie porucznik Ładoś i powiedział tak: dużo kłamstwa jest rozpowszechniane. Im tego nie wolno mówić, jak to w ogóle wyglądało. Straszliwe kolumny poszły pod jego dowództwem pułkownika Mastalerza. Że był nieudolny, że nie potrafił wydawać rozkazów. Że nie powinien wsiadać na koń. Tylko... Tak, ponieważ jego rozkazy były z wysokości konia. Że powinien poczekać na bzdury, i dopiero wtedy. Tak, i takie bzdury na konferencji w Krojantach także usłyszałem. Oczywiście są tam ludzie,
którzy opisują pewne książki. Ja tej książki jeszcze do końca nie przeczytałem, ale przyjadę się po tym autorze, ponieważ informacje, które tam oni przekazują, oczywiście to, co było na wysokości konia, co było nieprawdą, było bardzo sprytnie, ponieważ on był jednym z takich świadków, który otrzymał rozkaz uderzenia w takie czy inne miejsce. Dokładnie widzieli, bo na wzgórzu był punkt obserwacyjny. I tutaj się mówi, że radio nawaliło, że nie było komórek. Takie bzdury opowiadają, że nie było GPS-u. Kto to opowiada? Osoba, która prowadzi tutaj te prelekcje. Pan Eichlert. No to, wie pan, do czego to dochodzi? Najgorszy typ człowieka to nie jest propagandysta, bo propagandysta nie ma szybko zdemaskować. Tak. To jest tak zwany odkrywca historii. To jest po prostu i taki opowiada. I takie są opowiadania, że znaleziono tam jakieś ciało i jest to najprawdopodobniej mastalerz, że to jest w jakimś tam gnojowisku, w jakimś śmietnisku. No, o co chodzi? Że w ogóle telegraf był tutaj bardzo w złym stanie, że to byli osoby, mój ojciec akurat nie w tamtym okresie, bo był 11 rocznik, służył i działał w telegrafie. Tam naprawdę byli ludzie bardzo przeszkoleni, musieli znać język swojego wroga, czyli Niemiec, Anglików, a także, jeżeli były prowadzone wojny w telegrafie, łączenia, zresztą znamy dzisiaj bardzo dużo takich informacji, jak Polacy potrafili rozszyfrować te wszystkie działania. A tutaj się poniża do zera polskiego żołnierza. Źle wyszkolonego, źle działającego. Bo na końcu, a dlaczego? Na końcu miał być wniosek, że to byli wszyscy tacy nieudolni. I dlatego to są informacje, które otrzymałem także między innymi od porucznika Ładosia. Dzisiaj nie możemy się z nim konsultować, bo już nie ma go wśród nas. Ale takie informacje, które są rozpowszechniane, nie wiem przez jakie urzędy, nie wiem przez jakich urzędników, to są bzdury, kłamstwa, tylko po to stworzone, żeby tak jak kot upodlić polskiego żołnierza. Dziękuję bardzo. W ostatecznym wypadku chodzi o to, żeby mieć pod powiekami obraz tych naszych chłopców na koniach z rękami, z wyciągniętymi szablami i żeby ten obraz pozostał w naszych głowach i w naszych sercach do końca. Dziękujemy bardzo. Żydów francuskich w tej wolnej strefie wysyłał ich do Jeszcze mam takie pytanie, takie spostrzeżenie dotyczące krojent. I chciałabym usłyszeć, co może pan czy państwo macie na ten temat do powiedzenia. Kiedy się zaczęły te właśnie takie te uroczystości, rekonstrukcje pod krojantami, to zaczęło się też cała taka dodatkowa organizacja tych rzeczy, które się tam działy. I ja w pierwszej chwili byłam oburzona, bo sobie pomyślałam, to takie miejsce właściwie tragiczne, związane z tragicznym takim historią, a tu gdzieś z boku są jakieś stragany, jakieś pamiątki wojskowe, czy jakieś tam militarne. I sobie pomyślałam, że to jest taka profanacja. Ale później sobie też pomyślałam, że być może się mylę, że być może coś w tym jest, żeby przyciągnąć jednak młodzież. Bo przecież dla następnych pokoleń to niedługo II wojna światowa i bitwa pod Grunwaldem to będzie jedno, jak ja myślę. Oni zostali podniesieni z pola bitwy, oni zostali pochowani. To nie jest cmentarz, to jest miejsce bitwy, gdzie rzeczywiście wsiąknęła ich krew, ale musimy też pamiętać o tych młodych ludziach, którzy przyjeżdżają tam, właśnie te grupy rekonstrukcyjne. Musimy to popierać, musimy to podtrzymywać i niech to będzie
To nie może być takie spotkanie na ponuro żałobne, bo oczywiście oni umierali tam, ale tak jak powiedziałem, to jest jednocześnie wydarzenie chwalebne dla nas, piękne.